Cześć, melduje się Kopikowski. Idę za ciosem i przybywam do Was z kolejnym materiałem, z kolejną recenzją. Ja nadal podtrzymuję, tak jak napisałem na Facebooku, że w tym tygodniu chcę dla Was codziennie mieć jakiś nowy materiał filmowy. Słuchajcie, w poniedziałek mi nie wyszło, bo zdjęcia, czyli wczoraj, skończyłem o chyba 22 i zanim to poskładałem i załadowałem na YouTube'a, to była już druga w nocy. Mam nadzieję, że nikt z Was nie czekał do tej godziny i sobie po prostu dzisiaj rano to obejrzał, ale proszę Was, zaliczcie mi, że w poniedziałek też zrobiłem wideo. Dzisiaj mamy wtorek, czyli dzień numer dwa i oto przybywam do Was z recenzją trzypaku z serii o II wojnie światowej. Myślę, że tutaj wielu z Was w tym zainteresuje. Jest to szczególnie fajne, ponieważ w tym akurat, w tej wersji, bo jest ich, są cztery wersje tego trzypaku, tutaj mamy żołnierza polskiego z kampanii na przykład wrześniowej 39. No i jest jeszcze jeden powód, dla których Was to wideo powinno szczególnie zainteresować. Otóż dokładnie te figurki, takie jak tutaj je będziecie mogli zobaczyć, one będą stanowiły, że tak powiem, nagrody pocieszenia w konkursie, który ogłoszę już za dzień lub dwa. To będzie właśnie jedno z nadchodzących filmików, w którym Wam powiem, co i jak dokładnie. Będzie osobne ogłoszenie. I to będą takie nagrody pocieszenia. Nagrodą główną oczywiście będzie czołg. Jeszcze nie wiem, który. Zastanawiam się. Możecie pisać na przykład w komentarzach, jeszcze dopóki nie ogłosiłem, to jest możliwość tej zmiany, więc możecie pisać w komentarzach, jaki szczególnie Was interesuje. Oczywiście mówię o tych z II wojny światowej, tak? Później będzie jeszcze jakaś nagroda pośrednia, dam około 200 klocków, coś takiego, być może coś jeszcze małego oraz te tutaj właśnie trzy oddzielnie dla każdego, po jednym na tą osobę wylosowaną. Chcę tak zrobić, ponieważ chcę, żeby było więcej po prostu nagród takich, żeby więcej osób czuło się tutaj obdarowanych. Oczywiście. Oczywiście te, którym uda się wylosować. Dobra, zaczynamy. Dobrze, może jeszcze zanim to rozpakuję, tylko rzućmy sobie okiem tutaj na to. Numer zestawu to 2025. Trzy figurki z akcesoriami. Tu mamy Amerykanina, Niemca, to jest żołnierza Armii Czerwonej, Polaka. Tutaj, oj. Dalej mamy oczywiście jeszcze logo. Z tyłu tutaj coś ciekawego. O, tu już nam prześwituje nam uloteczka. Ja już ją widziałem, wiem, że jest fajna. Zaraz ją sobie obejrzymy. Oczywiście nie mogłoby zabraknąć tutaj ostrzeżeń, różnego rodzaju informacji w tysiącu języków. A tam mamy, kurczę, jak wam to pokazać, o tutaj, rzut okiem na wszystkie figurki, ale one jeszcze będą pokazane w środku. Dobra, nauczony doświadczeniem wiem, że da się to zrobić bez narzędzi. Jedziemy. O kurde, trzyma się. Nie poszło czysto. Trudno. Nie. Samo opakowanie nie przedstawia dla mnie jakichś specjalnych wartości. O, dobra, uwaga, uwaga. Dobra. Tutaj Hans troszeczkę ma. O, dobra. Nasz sowiecki oficer. O, Polak nasz. Wyposażenie. Okej, to chyba wszystko. Nic mi się tutaj nie zawinęło. Okej. Dobra.
Nawet dostaliśmy klocek jeden. Fajnie. Mi się najpierw otworzyło na tej stronie. Nie mogło tutaj oczywiście zabraknąć pantery. A tutaj mamy chyba większość zestawów z tej serii o II wojnie światowej, jeśli nie wszystkie. Mamy ten, mamy to. No, chyba są wszystkie. Fajne, fajne podsumowanko takie. No i z tyłu to, na co czekałem. Wreszcie, słuchajcie, zobaczcie. Taka choćby prosta, takie proste, słuchajcie, tutaj właśnie podsumowanka takie. No, polski powstaniec, amerykański oficer, Waffen-SS soldier. Aha, czyli ten tutaj ma być Waffen-SS. To ciekawe. To jest Waffen-SS też, Soviet officer, Polish soldier. A, to jest tutaj właśnie nasz zestaw. Tu mamy Wehrmacht Soldier, no tak, właśnie, cały właśnie ten na szaro i te oznaczenia piechoty, więc się zgadza w miarę. Te American Tanker, czyli właśnie czołgista amerykański. Sowiecki żołnierz. German Tank Officer. O, amerykański Ranger. Ciekawe. Aha, tu są nawet te takie cyfry podpisanie i tu można sobie sprawdzić, co tu mamy. MP40, Panzerfaust, PPSH-41, Mauser, wzór 39. No to ciekawe, bo tutaj właśnie widzicie? Zobaczcie, tu macie Mausera, to jest dokładnie ten sam model, a tutaj mamy Mosin Nagant. No to ciekawe, dobra, to tak jest. No ale dobra, okej. Okay. Jest model karabinu, fajnie, nie będziemy się czepiać. Tu mamy natomiast świetny ten Dziegtiarów Maschinengewehr 34, uniwersalny karabin maszynowy. Poprawiam się, ktoś mnie pięknie poprawił tam. To nie jest ciężki, tylko uniwersalny. Tu mamy Thompsona, no i ten pistolet. Jestem ciekaw, czy w tych saszetkach jest też ten schrzaniony pistolet. Dobra, to na tyle. Bardzo ładno, wysoko oceniam tą ulotkę. Oczywiście tutaj pewne rzeczy może należałoby jeszcze poprawić, ale jest progres, jest progres. Teraz już poskładam wam tutaj do kupy te żołnierzyki i dokładnie się im przyjrzymy. Ok, zacznijmy tutaj od oficera sowieckiego Armii Czerwonej. Tutaj nie będę już żadnych tutaj komentarzy politycznych robić. Skupimy się na jego wyglądzie. No, muszę powiedzieć, że wszystko jest tutaj w najlepszym porządku. Nadruk wyszedł super. Tutaj w dodatku on został wzbogacony o... Ta figurka została wzbogacona o płaszcz. On jest wykonany z takiej elastycznej gumy. Tutaj co prawda jest taki karbik, tak jakby taki garb ma, bo jest to jeszcze konstrukcja, to znaczy jest to ten płaszcz, jest przystosowany do takich figurek typowo Lego, wyglądu tego Lego, no ale fajnie tu się komponuje, nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobra. Broń, rewelacja. Jest to po prostu rewelacyjna pepesza. Ilość detali jest naprawdę no ponad, że tak powiem, oczekiwanie. W dodatku można wypiąć magazynek. No więc jest to już naprawdę coś naprawdę ślicznego. Dobra, wyraz twarzy to jest ten standardowy, uznawany za neutralny, tutaj powiedzmy sobie, według mnie troszeczkę zbyt uśmiechnięty, ale no, samą figurkę na pewno należy na plus i wiele tutaj kolekcjonerów oczywiście jej na pewno pożąda i chce uzupełnić swoją kolekcję o takiego oficera Armii Czerwonej. Naprawdę figurka pierwsza klasa. Druga figurka to zgodnie z opisem tutaj żołnierz Waffen-SS. Tutaj słuchajcie,
gdyby tak próbować rozszyfrować mu te patki takie, które tu ma przy kołnierzu, no to jeżeli z lewej strony tam uznać, że to są te takie uproszczone dwie eski, no to ja nie znalazłem dokładnego tego odpowiednika, ale to mógłby być po prostu na przykład szturman. Szturman SS. Proszę bardzo. Bo tutaj wyjątkowo ten nadruk jest bardzo ostry, bo zapomniałem dodać. Jest to dokładnie ten sam nadruk, jak wczoraj omawiałem przy pumie, tylko trochę ma inne kolory, no inne jest tło. Tutaj wyjmę ten, za pasem ma bagnet w takim w tym pasie umożliwiającym zamocowanie akcesoriów. Możemy mu wsadzić to do ręki, ten bagnet. Zaraz wam pokażę, jak ten bagnet można zamocować na innym wyposażeniu. Natomiast zobaczcie, chciałem wam tylko pokazać, że to jest w ogóle, słuchajcie, rewelacyjny miecz po prostu jednoręczny w skali minifigurki, nie? Natomiast tutaj oczywiście to jest przerośnięty bagnet. Natomiast tutaj, o, zobaczcie, nie ma oznaczeń na hełmie. Bo domyślam się, że właśnie Waffen SS na hełmach miało jakieś być może zakazane symbole, tylko na przykład swastyki lub tym podobne, więc tutaj ich nie znajdziemy. Natomiast chcę wam pokazać, tylko wezmę to i tutaj zobaczcie, wziąłem karabin M16 standardowy Kobi i tu jest takie miejsce i można wsunąć ten bagnet, o, i zrobić coś takiego. Tego oczywiście M16 nie było w komplecie, nie? A sam bagnet jest zrobiony z takiej gumy. Więc tutaj też jest fajnie, on tutaj nie stanowi żadnego zagrożenia. Więc tutaj zostawmy mu w ręku ten bagnet. Tu widzimy oznaczenie na ramieniu, zapomniałem chyba o tym w końcu powiedzieć. Ten taki orzeł trzymający swastykę, bardzo uproszczony. Dobra, tym razem bardzo ostry nadruk na torsie. No a w ręku trzyma Panzerfaust 60M. Co on tak tu mi gubi ostrość? Ten uśmiech taki zarośnięty tutaj tym razem. Bardzo fajna figurka. Oczywiście takich figurek potrzebujemy dużo, więc tutaj dobrze, że praktycznie w każdym zestawie dostajemy jakiegoś Niemca. Na koniec figurka, która oczywiście budzi największą moją sympatię z całego tego zestawu. Mamy tutaj żołnierza polskiego, długo wyczekiwana przeze mnie figurka. Żołnierz polski. Przedwojenny, sprzed II wojny światowej i z kampanii wrześniowej. Można go wyraźnie rozpoznać właśnie po tych patkach takich z takim frędzlem. Tutaj na pewno jest jakieś bardziej lepsze określenie na to. Bardzo fajny nadruk na torsie. Wyraźnie takie jakieś sakwy też tutaj, takie pojemniki przy pasie. Spinka pasa. Naprawdę bardzo ładnie. Szkoda, że nie ma, kurczę, jeszcze jakichś oznaczeń gdzieś, no nie wiem, z tyłu właśnie, czy może na rękach. Coś, no na hełmie, no nie wiem. No dobra, ale nieważne. Jest fajnie. Do ręki dostał Mausera. Tak przynajmniej jest to napisane. I faktycznie chyba ten model, słuchajcie, który oczywiście jest jeden tylko, chyba najbardziej przypomina Mausera. Tutaj mamy taki wyraźnie zaznaczony ten zamek czterotaktowy. Jest nieźle. Więc tych żołnierzyków na pewno też będziemy potrzebować dużo. I słuchajcie, według mnie, jakby naturalną konsekwencją tego, przynajmniej gdybym ja na przykład decydował o tym, byłoby wydanie jakiegoś zestawu jeszcze, bo tego nam brakuje w serii o II wojnie światowej, jakiegoś zestawu z września 1939 ze strony Polski. No na przykład, no kurczę, zamykam oczy i widzę czołg 7TP. Może jakąś tankietkę, lub jakieś stanowisko właśnie, stanowisko artylerii. Przecież, no nie wiem, jest ogólnie kopalnia pomysłów. Może by na pewno coś ciekawego. I według mnie tego należy się spodziewać w najbliższym czasie.
We wrześniu prawdopodobnie będziemy mieli już szczegółowe informacje o nowościach nadchodzących, bo już wiem, że będą nowości, Kobi. O tym już niedługo, mam nadzieję. Ok. Podsumowując, uważam, że zarówno te figurki, jak i sama ta forma tych trzypaków tutaj zasługują na najwyższą cenę. Jest to takie, no, tak jak wspominałem Wam, spełnienie moich oczekiwań, bo o tym mówiłem, że tego brakowało i dostaliśmy to. I teraz możemy sobie świadomie, bo do wyboru są cztery rodzaje tych trzypaków, możemy sobie świadomie tutaj kolekcjonować same figurki, żeby powiększyć naszą armię bez, na przykład, no bo wiadomo, w zestawach to wychodzi bardzo drogo. Tutaj nawet dostajemy pewne takie już unikaty, których nie możemy dostać obecnie w zestawach większych. I na przykład, już tak jak oglądałem te wszystkie, mają one dodatkowe takie smaczki, na przykład w postaci, a to oznaczeń na ramionach. No i ogólnie to wyposażenie wspaniałe, które po prostu jest najbliższe tutaj tego poziomu, który ja oczekuję. Jest oczywiście pole tutaj do udoskonalania, bo uważam, że Kobi powinno iść jeszcze dalej w kierunku na przykład właśnie identyfikacji dokładnej żołnierzy. Fajne już jest to, że już tutaj coś napisali na ich temat, ale ja bym poszedł jeszcze dokładniej, żeby naprawdę te oznaczenia były i zarówno oznaczenia, dystynkcje na tych mundurach, żeby jak najdalej iść właśnie w realia, bo tutaj myślę, fani będą zachwyceni i no już tutaj nie będzie w ogóle żadnej dyskusji, tak, na ten temat. Natomiast na pewno trend jest zwyżkowy, jakość rośnie. Tutaj na razie moje oczekiwania są jak najbardziej spełnione, więc ja Wam polecam te trzy paki. No, a co mogę powiedzieć o tych trzech figurkach? Słuchajcie, tak jak ich widzicie tutaj, każdy z nich ze swoim przypisanym mu wyposażeniem będzie właśnie też nagrodą pocieszenia w nadchodzącym konkursie. Więc tutaj bądźcie czujni i wszystko będzie jeszcze dokładnie wyjaśnione. Ja na razie dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!